W mojej ocenie przed nami kolejny dobry rok dla polskiej waluty. Przy czym mówiąc dobry rok, nie mam na myśli umocnienia polskiej waluty, a raczej jej stabilizacji, bo musimy pamiętać, że dla biznesu sam poziom często jest mniej istotny niż to, że nie zmienia on się dramatycznie z miesiąca na miesiąc, czyniąc wiele kontraktów nieopłacalnymi. Są pewne czynniki, które mogą sprzyjać umocnieniu złotego. To przede wszystkim silny wzrost gospodarczy, wyraźnie szybszy niż w strefie euro, a więc u głównego partnera handlowego i obszarze waluty, do której najczęściej się odnosimy. Z drugiej strony rozluźnianie polityk monetarnych przez główne banki świata, banki centralne świata dobiegło końca i to może być czynnik, który polską walutę może szczególnie w drugiej części roku osłabiać. Także sumując te czynniki, oczekujemy raczej stabilnego roku, może z niewielką tendencją do umocnienia złotego względem euro. Także euro-złoty raczej stabilny, natomiast wyraźne umocnienie złotego względem dolara, czy raczej należałoby powiedzieć osłabienie dolara wobec innych walut. Na dzisiaj w wycenie dolara znajduje się masa dobrych informacji, i chyba nie uda się dowieść tych wszystkich obietnic, które gdzieś tam w dzisiejszych wycenach euro-dolara, bo to jest główny czynnik, który wpływa potem na kwotowanie dolara w złotówce, nie wszystkie te obietnice uda się dowieść, więc spodziewamy się, że do końca tego roku około 2-3% umocnienie złotego względem dolara będzie miało miejsce. Jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj chyba dobra wiadomość dla całej gospodarki, bo wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy niewolnikami tych kredytów frankowych. W mojej ocenie perspektywa wskazuje raczej na osłabienie szwajcarskiej waluty, przede wszystkim względem euro. Dzisiaj mija nieco ponad 3 lata od tej sławetnej decyzji o uwolnieniu kursu franka przez Szwajcarski Bank Narodowy i warto powiedzieć, że do tej pory nie udało nam się powrócić do tego kursu euro-franka, który mieliśmy przed jego uwolnieniem. Myślę, że szwajcarskim władzom monetarnym bardzo zależy, żeby ten kurs powrócił gdzieś tam powyżej 1,20 względem euro. I to będzie właśnie kwestia tego roku i stąd nasze oczekiwania na umocnienie złotego wobec waluty szwajcarskiej.